Hej, hej, jest 3:40 i ja powoli jadę na pociąg. Pociąg, który zawiezie mnie do Olsztyna, ale przystanek mamy jeszcze z tatą w Warszawie. W ogóle mój tata z mną jedzie pierwszy raz do Olsztyna. Mam walizkę, mam plecak, jestem spakowana, jestem zmęczona, ale jedziemy. No i tu mam nadzieję, że ten vlog z kolejnej przeprowadzki do akademika na studia do Olsztyna wam się spodoba, jak tak łapka do góry i zostańcie tam dużo i myślicie w moim życiu. Na pewno dzisiejszy vlog będzie przedłużony jeszcze na jutro, bo dzisiaj będziemy bardzo późno w Olsztynie, więc tylko pewnie przyjedziemy, położymy się spać i to będzie wszystko, ale zobaczymy, więc jak wam się podoba, zostańcie, jak nie, no to nie i tyle. Lecę, jestem totalnie zmęczona, bo czytam super serię, się tak wciągnęłam, że po prostu czytam ją po nocach. I nawet dzisiaj czytałam jeszcze długo w nocy, a powinnam już spać długo, dawno, więc będzie super, naprawdę. Montuję właśnie filmiki, w sumie stwierdziłam, że powiem wam kilka słów o książce, którą wtedy czytałam, czyli o serii Students, dokładnie to jest Klon, pani Aleksandry Negrońskiej. Wtedy czytałam drugi tom. No i muszę wam powiedzieć, że historię Rosanne i Zajdana nie sądziłam, że mnie aż tak do siebie wciągnie i przekona. Po prostu siedziałam w nocy, nie mogłam się oderwać. Książka jest takie mocne 16+, bardziej przez język, ponieważ tam multum wulgaryzmów. Początkowo tego do końca nie kupowałam, ale potem stwierdziłam, że w sumie to pasuje do tych bohaterów, którzy byli wykreowani. No i mamy historię, która toczy się w Anglii. Mamy właśnie Rosanne, która rozpoczyna studia prawnicze na jednym z uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. No i właśnie rozpoczyna studia i tam też jest jej siostra bliźniaczka, z którą nie miała wiele lat kontaktu, ponieważ jej siostra bliźniaczka stwierdziła, że przeprowadzi się z matką do Anglii, jak był rozwód ich rodziców. No i właśnie Rosanne została w Chicago, w USA, a jej siostra przeniosła się do Anglii, gdzie rozpoczęła nowe życie, które w sumie można powiedzieć, że było wygodniejsze, ponieważ jej ojczym miał dużo pieniędzy. No i też dzięki temu zyskała brata. No i właśnie Rosanne tam leciała taka bardzo źle nastawiona do tego wszystkiego, tylko że w sumie będzie wykorzystywała, czy znaczy będzie po prostu, że dzięki temu może studiować, że matka stwierdziła, że będzie finansowała jej studia, ona to wykorzysta i weźmie. No i mamy, że historia z Zajdanem. Zajdan to jest chłopak, który jest bardzo, może być zniewieściały, jest nieprzyjemny w obyciu, ludzie się go boją, nawet sam rektor się go boi. Tam była sytuacja, że ten prowadzący został wyrzucony przez niego właśnie z uczelni. A to, czemu to się wydarzyło, to się dowiecie w książce. Ogólnie cała książka jest super przemyślana, cała intryga, to co się dzieje w ogóle w wszystkich czterech tomach jest wyjątkowe. Że wyjątkowe, no po prostu jest fajnie przemyślane, chociaż drugi tom to było takie rozwalenie mojego umysłu, że czytałam, ile mi się czytało początek książki i w sumie przetrwałam, bo z przyjaciółką pisałyśmy, ona już to czytała wcześniej i mówiła, że czytaj dalej, bo jestem ciekawa twojej reakcji, ale po prostu to już był dla mnie przesyt. No i mamy historię też Zajdana samego, jak po prostu zmienia się, można powiedzieć, po prostu pod wpływem Rosanne. No i to jak Rosanne w ogóle podejmuje swoje decyzje, jak się zachowuje, jaka jest pewna w tych swoich krokach, jak też wymaga więcej od innych wokół siebie i od siebie najbardziej. No cóż, super książka. No i też samo to, jak potrafi dokonać decyzji, które po prostu bardzo dużo mogą zniszczyć w jej życiu, ale podejmuje ja, więc nie będę wam dokładnie mówiła wszystkiego, ale jest super intryga, super książka przemyślana, pierwszy, drugi tom świetny, trzeci, czwarty też zresztą, więc czytało mi się je super. Wtedy czytałam drugi tom, no ale właśnie stwierdziłam, że powiem sobie drugą wszystkich czterech, więc jeżeli zastanawiacie się, czy sięgnąć po tę książkę, bo ja na przykład jakoś tak polskie autorki, wiecie, nie do końca je kupuję, nie do końca lubię ich czytać, ale ostatnimi czasy coraz bardziej się do nich przekonuję i coraz więcej ich czytam, bo po prostu uważam, że mają fajne książki, przynajmniej niektóre. No i właśnie. Idę na otwarcie nowego budynku, jak się powiedziało. Pozdrawiam. Pokażę, jak wygląda mój pokój przed tak naprawdę realną wprowadzką. Zresztą wam pokażę wszystko, jak to wygląda. No i też za chwilę lecę po moje rzeczy, które są w piwnicy. Jest już 19, strasznie późno, ja wiem, ale po prostu poszłam do biura i porobiłam kilka rzeczy, które musiałam zrobić dzisiaj, więc dlatego dopiero teraz przyszłam do pokoju się ogarnąć w nim.
I już mi się nie chce, jestem bardzo, bardzo dzisiaj zmęczona, a czeka mnie sprzątanie, wypakowywanie rzeczy, w miarę zrobienie, żeby ta strefa tutaj mego komfortu była faktycznie moją strefą komfortu i też miejscem, w którym chcę mieszkać i żyć. Więc trzymać kciuki, żeby to wyszło. No i też pokazuję Wam mój pokój, który jest niesamowity już teraz bez w ogóle moich rzeczy, ale jest genialny. Oj, zapomniałam sobie, dobra, zapomniałam zabrać biura kilka rzeczy, ale by the way, jutro wezmę i tyle. Więc pokazuję Wam mój nowy pokój. Okej, okay, więc ogólnie no, przez drzwi wchodzimy sobie tutaj do mojego pokoju pięknego. Mamy wieszaczki, nie miałam rok temu, tym roku to jest na wieściu tego roku. Tu jest część, już widzicie, jest o wiele większa niż to, co było rok temu, czyli mamy lodówkę, mamy szafkę, szafki dwie wysokie. I ogólnie rok temu to wszystko było tak naprawdę już tutaj. A tu się zmieści jeszcze biurko. No i w sumie rok temu przy biurku od razu miałam łóżko, a tu patrzcie, jaka jest w ogóle przestrzeń duża. I tu mam dopiero łóżko, szafkę nocną i mam tak jedną półkę na górze i mam drugą półkę na górze i mam dwa okna. Dwa okna, możecie w to uwierzyć, bo ja jeszcze w to nie wierzę i po prostu jestem zachwycona. Więc tak się prezentuje mój pokój przed. Jest genialny, jest duży, jest lepszy niż myślałam, że będzie ogólnie. No. A będzie jeszcze lepsze, jak tutaj po prostu przyniosłeś wszystkie moje rzeczy i to będzie już tak całkiem moje miejsce. Więc lecę po nie, żeby Wam pokazać, jak w końcu mój pokój wyszedł ostatecznie. Bo sama tego jestem ciekawa, co ja tutaj wykombinuję w tym roku. Właśnie w piwnicy i przyszłam do piwnicy mojego akademika, jakby ktoś nie wiedział. To jest łącznik światła. No, jeszcze lepiej, nie ma, nie wiem, gdzie jest łącznik światła, kurczaczki. Chyba tu. O, jest! Dobra, to nie było planowane. I przyszłam po moje rzeczy z tamtego roku. Rzeczy tutaj to po prostu stawiałam sobie, żeby je przechować, żeby nie musieć je przewozić do domu. I tu już są, już je widzę po prostu i już je biorę do mojego pokoju, żeby po prostu je przenieść. Czeka mnie wycieczka chyba podwójna albo potrójna na drugie piętro. Więc jak tutaj właśnie przechowywałam, w czerwcu Wam pokazywałam, tak teraz jesteśmy tu ponownie, no i patrzcie, już półki opustoszały, już nie ma tych rzeczy. W sumie chyba jestem ostatnią osobą, nie, dobra, przedostatnią, która bierze swoje rzeczy stąd. Bo no nie byłem tu wcześniej. No i biorę i muszę je iść nieść. To jest najgorsze w tym wszystkim. Ale też tak, że nie drugie piętro, raczej, że drugie piętro, a nie trzecie albo czwarte, bo zawsze mogło być gorzej. No nie, jak byłoby czwarte, to już nie mogło być gorzej. Ale lecimy te trzy piętra do góry. Ostatnie dwie paczki muszę wynieść, jedną już wyniosłam, takie miałam dwie torby. No i teraz zostało mi jeszcze to i ogólnie jest to lekko męczące, że tak powiem. No a w tym momencie tutaj ogólnie mamy też magazynek dla panów remontujących budynek. Ogólnie mój DS był w remoncie częściowo, mam odmalowane ściany i też mam wymienione wszystkie kuchenki, ogólnie kuchnie. Mamy teraz kuchnie indukcyjne, nie gazowe, więc no, muszę zmienić wszystkie garki. Taka jest konkluzja tego. Dobrze, przyniosłam wszystkie moje graty z dołu. Ogólnie ostatnie pudełko mi się prawie rozwaliło i musiałam tak je trzymać specjalnie pod spodem dziwnie. No i teraz robię mini przemeblowanie w pokoju, tak żeby było tak, jak ja bym chciała, ale muszę pierwsze znaleźć przedłużkę do lodówki. No bo jak ty przy tej lodówce, to też automatycznie muszę mieć do niej przedłużkę, więc trzymajcie kciuki, żeby była w pierwszym pudełku, które otworzę po prostu. Też wydaje mi się, że chyba jest w torbie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona może być, bo ja wczoraj się pakowałam na szybko, bardzo szybko, ekspresowo po prostu się wyprowadzałam z akademika. Znaczy nie ekspresowo, bo wiedziałam, kiedy się wyprowadzam, ale tak się złożyło, że po prostu miałam bardzo mało czasu na pakowanie się. No i nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Więc lecę szukać przedłużki. Jest sukces, jest godzina 20:47 i ja wyciągnęłam wszystko z pudełek, z walizki, z siatek dwóch, których miałam. Pakowałam wszystko do szaf, ale w sumie muszę zrobić to pranie, bo te rzeczy po prostu
śmierdzą mi od tego, że je przechowywałam w piwnicy, więc muszę je jutro przeprać. Zrobiłam sobie herbatę, więc chcę pić herbatę. No i ogólnie w tym pokoju to jeszcze nie było tak, jakbym chciała, po prostu je wyciągnęłam, położyłam tam, gdzie chciałam. I na razie nie mam sił na nic więcej, więc po prostu się nie zmuszam. Jutro tutaj skończę wszystko tak upiększać, porządkować, jak będę mieć czas, bo jak nie, to po prostu w weekend. Na razie mam tutaj super przestrzeń, żeby żyć. Nie wiem, co zrobić z jednym biurkiem, ale to Wam za chwilę pokażę. I mam taką dużą, pustą przestrzeń między rzeczami. U mnie jest to dość dziwne, bo rok temu miałam to wszystko bardzo blisko siebie. A w tym roku nawet jakbym chciała, tutaj mogę sobie trenować, bo mam tyle miejsca, więc jest super. Więc już Wam pokazuję, jak na razie tutaj to mój pokój, moja przestrzeń wygląda. A wiadomo, że to się będzie zmieniało na przestrzeni najbliższego tygodnia. Takie jakbym się dostaną już faktycznie, bo jeszcze łóżko mam w planie przestawić, żeby było bliżej tu, a dalej tu, no i tam na szafkę nocną. Więc tutaj troszkę jeszcze lekkie zmiany będą. No i patrzmy, jak ten mój pokój wygląda. Okej, okay, wchodzimy do mojego królestwa papsiu i tu mam teraz szafę przedstawioną, czyli tak jak miałam rok temu, szafa, tu mam moją lodówkę, półkę, no i właśnie mam problem z tym biurkiem, ogólnie to poleci na szafę, to już nic mi się dzisiaj. Mam duży problem z tym biurkiem, co z nim zrobić, w ogóle nawet nie bym go wyrzuciła z tego pokoju, ale coś czuję, że on mi się może przydać. I właśnie, że nie wiem, gdzie go dam, więc na razie stoi sobie tak tu grzecznie. Tu mam moje główne biurko, przy którym się będę uczyć. Tutaj trafi jeszcze komputer, ale on dopiero do mnie leci, no bo go zamówiłam dopiero co. Szafka, no i tu będę mieć książki, które też do mnie dopiero co lecą. Kosmetyki, takie właśnie bardziej część, co rzeczy na co dzień. No i tam będę mieć rzeczy, które nie używam na co dzień. I tam mam też moje łóżko. I właśnie łóżko będzie bardziej tu, ta szafka na sam będzie tam przetransportowana. No i zobaczymy, czy tak faktycznie taki wygląd zachowam, coś jeszcze będę zmieniać, czy nie. Jeszcze zobaczę. No i moje pudło z rzeczami do prania. Już mi się nie chce. Już mi się ogromnie nie chce. No i oczywiście moje dwa okna. Muszę coś wykombinować, żeby było do końca zasłonięte, bo tu ogólnie jak pocieczycie, to żaluz jest tylko do połowy, znaczy zasłona do połowy jest tylko. Bo po prostu tutaj już się zamknie, to zablokowane, więc chyba sobie po prostu przestawię, żeby troszkę tutaj bardziej była zasłona, ale zobaczymy. Dobra, no i to samo tu, więc jeszcze zobaczę, czy się zastanowię. Jak na razie pierwsza część przeprowadzki za mną, najbliższy, najgorszy, czyli bo tak powiem, wszystko mam w pokoju. Czy po prostu muszę sobie tak to przemyśleć dokładnie, co gdzie chcę mieć. Może w sumie zaproszę jakąś koleżankę, żeby mi pomogła i doradziła, że lepiej by widziała to jakoś inaczej ułożone. No bo każdy ma trochę na swoją wizję. Na przykład teraz myślę, że te szafy mogłyby być tak tutaj na tej ścianie, też by to nie było złe, wtedy by tam, no w sumie nie, to nie byłoby dobre, bo to musiałabym te szafy otwierać, musiałabym tak tam mieć przejście, więc by to wzięło więcej miejsca niż teraz. No więc tak jeszcze będę się zastanawiała, będę jeszcze kminić dość porządnie, co tutaj porobić, co poprzestawiać. No i muszę kupić kilka rzeczy do pokoju, między innymi żarówka do lampki, kosz na śmieci i tam jeszcze kilka innych rzeczy, a teraz po prostu już nie pamiętam, muszę sobie wszystkie je spisać. No a teraz lecę troszkę powtarzać. Na jutro chciałam powtórzyć sobie jedną rzecz, bo mamy w sumie nie do końca kontynuację przedmiotu z tamtego roku, ale trochę tak, po prostu będziemy się opierać bardzo na przedmiocie, który już rok temu mieliśmy i chcę takie powtórzyć sobie podstawy postaw, no i też sprawdzę sobie, jaki jest plan zajęć na jutro, czy po prostu z rozpiska, jakie mam mieć jutro zajęcia, bo w ogóle mamy jutro je w bloku, więc na pewno będą zajęcia na 100%. Nie będę odpuszczona, więc po prostu coś, żeby chociaż trochę czaić, a chociaż odźwiękę. Dobra, a ja już kończę, już dostałam katar od granule, którymi rok temu myłam moje pranie, bo po prostu to mi nie spasowało i już czuję po prostu, że nie to, że mam katar, ogólnie mam katar, ale jeszcze właśnie przez te granulki mi się zwiększył. Nie polecam. Jestem w ogóle zmęczona bardzo, więc pewnie tylko troszkę poczytam i pójdę pod prysznic i pójdę spać, bo jutro mam zajęcia od 8.00 do 4 zajęcia. No to mam je chyba do 16.45, 17.00 czy do 15.00 bez przerwy, więc pozdrawiam go. Będzie super, na pewno. Muszę sobie kawę zrobić. Lecę. Jak Wam się podobało, łapka do góry. Zostańcie za dużo w moim świecie, w moim życiu. Ciężko mi się już mówi. Wybaczcie bardzo. Jestem złamana moją kawą, bo po prostu jej nie domkłam, dlatego się zepsułam. Smutek ogromny.